Kłasu oraz wszystkich mieszkańców Tuszowic, Rady Sołeckiej, Starostów. Zapraszamy na dożynki gminne, które się odbędą w tą niedzielę. Przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo atrakcji. Swojskie jedzenie. Swojskie jedzenie. Dobra muzyka. Piękna, dobra muzyka. Będziemy mieli zespół tutaj 2 plus 1 plus topową gwiazdę Disco Polo. Zespół Classic. Będzie wspaniała wystawa zwierząt futerkowych i nie tylko. Dla dzieci przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, mnóstwo zabaw, między innymi przejażdżkę ciuchcią po naszej miejscowości i okolicy. Wszystko to będzie przy najlepszej muzyce. Będziemy mieli wszystko, co trzeba. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w niedzielę, najbliższą niedzielę 31 sierpnia do Pruszowic na gminne dożynki. Zapraszam, ponieważ będzie to uroczystość wyjątkowa. Nie ma drugich takich dożynek, nie tylko w powiecie wrocławskim, ale zaryzykuję w Polsce. Ponieważ nasze dożynki są naprawdę wiejskie. Jesteśmy wiejską gminą i chwalimy się tym, że mieszkamy na wsi. Więc będzie swojsko ludowo. Będziemy chwalić się naszymi miejscowościami, naszymi wyrobami. Koła gospodyń wiejskich będą częstować wszystkich za darmo swoimi smakołykami. Będą stoiska wsi. Oceniać będziemy te, które są nie tylko piękne, dobrze wykonane, ale też świadczą o miejscowości, więc pokazują jej specyfikę, jej charakter. Będzie drużynowy turniej wsi, jak co roku, gdzie również nasze miejscowości, sołectwa będą współzawodniczyć ze sobą. Oczywiście msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Gołębiewskiego. Oczywiście turniej wieńców, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Po raz pierwszy w tym roku będzie konkurs na długołęckie pierogi. Co ciekawe, pierogi, które zwyciężą, będą serwowane w naszych gminnych restauracjach. Jeszcze nie we wszystkich. To wyzwanie na następny rok. Będą serwowane w gminnych restauracjach jako długołęckie pierogi. I wreszcie po raz pierwszy konkurs na przebój dożynkowy. Nasze sołectwa, zgłosiło się kilka, same napisały piosenkę o swojej wsi, na dożynkach ją wykonają. Dodam tylko, że ja również napisałam piosenkę o gminie Długołęka i mam zamiar ją wykonać. Zapraszam.